W sobotę 17 sierpnia na stadionie ŁKS w Łękach odbyły się dożynki. Mamy piękną pogodę, dopisali nam mieszkańcy, mieliśmy udane występy, więc ta część artystyczna już za nami, a przed nami ta część taka zabawowa, czyli tańce. Dożynki jest to coś takiego, że powoduje to, że mieszkańcy są tak jakby razem. Jedyna impreza, w której uczestniczą przy organizacji, wszystkie organizacje, głównymi organizatorami jest KGW, ale swój udział mają tutaj i ŁKS, Soła Łęki i Ochotnicza Straż Pożarna i panie radne też tutaj się angażują, także wszyscy razem staramy się pomóc, by ta impreza raz w roku wypadła naprawdę tak ekstra. Jak co roku stadion licznie odwiedzili mieszkańcy sołectwa, aby wspólnie cieszyć się świętem plonów. Dużą atrakcją dożynek w Łękach był pokaz samochodów zabytkowych, które odwiedziły miejscowość podczas swojego 13. już rajdu. No jest to wyjątkowe, jeszcze nie mieliśmy tutaj w Łękach czegoś takiego, więc jest to coś innego i myślę, że jest to też na plus, z tego względu, że jest to coś, co przyciąga jeszcze mieszkańców dodatkowo. Każdy przyjdzie zobaczyć z bliska taki samochód, nie musi iść do Biela, nie musi udawać się do innej miejscowości, żeby bezpośrednio wsiąść, zobaczyć, dotknąć, czy po prostu porozmawiać nawet z tymi kierowcami, prawda?